Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim vlogu. W odcinku specjalnym, słuchajcie, tak jak zresztą pewnie widzicie, bo z samochodu. A odcinek po prostu na szybko robię, bo naprawdę nie mam czasu, żeby kręcić nowe odcinki. Ale bardzo mi zależało na tym odcinku, dlatego że jest z okazji tego, że dostaliśmy obywatelstwo Australii. W tym odcinku powiem Wam jeszcze tak ogólnie, szybciutko o tym właśnie, jak myśmy w ogóle się do Australii dostali, na jakich wizach tu byliśmy, jak nasza podróż emigracyjna wyglądała, bo wiem, że właśnie dużo z Was o to pyta, jesteście ciekawi, chcecie, żebym zrobiła odcinek na ten temat, żebym opowiedziała, jak w ogóle i na czym żeśmy tu się dostali, no to teraz się dowiecie. Po pierwsze, słuchajcie, żeby to tak Wam rocznikowo ułożyć, to w 2012 wyemigrowaliśmy do Australii na wizie 457 i potem w 2016 dostaliśmy wizę stałego pobytu, czyli PR tak zwany dla wtajemniczonych, a w 2019 zostaliśmy obywatelami, czyli w tym roku teraz. Problem polega na tym, że trwało to no 7 lat, a miało trwać 3 lata od momentu przyjazdu do Australii, otrzymania tej pierwszej wizy 457 do momentu obywatelstwa. No ale zaraz Wam właśnie powiem, na czym te chocki klocki polegały, jak to wyglądało. Umowa była taka: wjeżdżamy na wizie 457, po 2 latach jesteśmy stałymi obywatelami, wiadomo, tam egzaminy i tak dalej, jakieś testy, ale po 2 latach z wiza stałego pobytu, a po roku bycia na tej wizie stałego pobytu mieliśmy dostać obywatelstwo. Wszystko się przedłużyło do 7 lat, dlatego że no, teraz jest 2019 i dopiero teraz jesteśmy obywatelami, ale już Wam właśnie mówię zaraz, jak to, na czym to polegało. My tak naprawdę, słuchajcie, mieliśmy na początku wielkie szczęście, jeżeli chodzi o Australię, no a potem samego pecha. Już wam opowiadam, na czym to polegało. Na początku, jak żeśmy się dostali do Australii, to było to dla nas bardzo łatwe, dlatego że tak naprawdę przypadkowo znaleźliśmy tam jakieś ogłoszenie na Infopraca chyba wtedy jeszcze, że właśnie firma kontraktorska australijska szuka górników. Oni wtedy właśnie tak robili, bo był boom na górnictwo. Firmy górnicze potrzebowały górników w Australii, ale nie było tutaj górników Australijczyków z doświadczeniem. Dlatego też te firmy musiały wyjeżdżać za granicę, do Filipin wyjeżdżały, do Polski właśnie między innymi, i rekrutowały górników z doświadczeniem, żeby po prostu mieć jakąś tam solidną siłę roboczą w Australii. No i tak się też z nami stało, tam mąż zaaplikował, przeszedł proces rekrutacji, czyli wiadomo, tam badania medyczne, testy z angielskiego, jakieś tam różne rozmowy kwalifikacyjne z tymi Australijczykami, którzy rozmawiali przez telefon z nim i potem też na żywo osobiście już w Polsce. Więc wszystko zostało zapięte na ostatni guzik w Polsce. Potem wyjazd był do Australii, było bardzo dużo rzeczy też zapewnionych, była taka pomoc zapewniona, więc naprawdę powiem Wam, nie było to jakoś tak mega stresujące, mega złe, bo wszystko było pozałatwiane i była pomoc duża z tej firmy. Niestety bajka się skończyła po mniej więcej 8-9 miesiącach, bo wtedy właśnie przemysł górniczy zaczął tak jakby podupadać. No i ludzie, firmy górnicze, kontraktorskie zaczęły tracić kontrakty i w konsekwencji zwalniać ludzi, i ludzie też tracili kontrakty na pracę. I to się też z nami stało, mąż stracił pracę, a jeżeli chodzi o nowego właśnie sponsora, bo tak to się nazywa, jak macie wizę, tą 457, na której my tu przyjechaliśmy, które już nie można właśnie zdobyć, już nie ma tej wizy, to na tej wizie był taki wymóg, że musicie mieć sponsora, czyli pracodawcę, który Wam tak jakby zagwarantuje pracę na dany okres czasu, czyli tej wizy. No niestety było to naprawdę bardzo trudne, szczególnie jak to górnictwo tak podupadło. Nikt nie umiał nawet z Australijczyków znaleźć sobie pracy, a co dopiero Polak na emigracji, gdzie jeszcze potrzebuje pracodawcę, żeby mu tak jakby zagwarantował pracę. Ci pracodawcy się bali, że będą musieli potem płacić, mimo
tego, że nie będzie pracy i tak dalej, jakieś tam chocki, klocki. W każdym razie nie byli aż tak zorientowani w tematyce tych wiz. Dlatego też, słuchajcie, nam zajęło chyba, nie wiem ile to było, około roku, żeby znaleźć pracodawcę, który by zasponsorował nam tą wizę. Czyli tam się zobligował do pewnych rzeczy w tej wizie. W trakcie tego roku, słuchajcie, niestety zarobku nie było, jak możecie się domyśleć, bo mąż nie miał pracy ze względu na tą sytuację w górnictwie. No ja miałam taki lichutki zarobek za parę godzin w tygodniu, bo taką miałam właśnie wtedy pracę, więc mieliśmy naprawdę bardzo ciężką. Musieliśmy się cali powyprzedawać, po kolei szło telewizor, samochód i tak dalej, więc naprawdę było mega, mega, mega ciężko. No ale w końcu potem się tak stało, że znalazł mąż i już rzeczywiście nasza sytuacja się poprawiła. No i z tym nowym pracodawcą, słuchajcie, znowu się okazało, że musieliśmy na nowo zbierać te 2 lata bycia na 4, 5, 7, żeby potem dostać stały pobyt, więc nie liczył się ten pierwszy rok, te pierwsze 9 miesięcy, więc znowu wszystko od nowa. No ale dobrze, już machnęliśmy na to ręką, okej, już przeszliśmy sporo, więc przejdziemy też to. Najlepsze jest to, słuchajcie, że jak już byliśmy na tej wizie stałego pobytu przez rok i już prawie brakowało nam chyba 2 czy 3 tygodni do tego, żeby aplikować o obywatelstwo, to znowu oczywiście pech się stał. Stwierdzili, że to jednak jest zbyt szybko, żeby ludzie po roku bycia na wizie stałego pobytu dostawali obywatelstwo, że trzeba to jednak zwiększyć do 3 czy 4 lat. Sprawdzę i jeszcze Wam to wyświetlę. Ale właśnie zwiększyli to o około tyle i że ci ludzie będą musieli jednak większe egzaminy poprzechodzić, trudniejsze i testy z języka angielskiego. Myśmy myśleli dosłownie, że nas naprawdę coś trafi, bo kolejny pech i to no niemalże naprawdę zaraz w momencie, kiedy mieliśmy aplikować o to obywatelstwo. Ale słuchajcie, potem się okazało za parę miesięcy, że jednak ta ustawa nie przeszła i że jednak ci, którzy się kwalifikowali na aplikację na obywatelstwo po roku bycia na tej wizie stałego pobytu, mogli jednak szybciutko aplikować, bo za parę miesięcy już definitywnie ta nowa ustawa by weszła. Więc myśmy szybko aplikowali, póki jeszcze można było. No i tam do jakiegoś czasu otrzymaliśmy powiadomienie o egzaminie na obywatelstwo. Musieliśmy ten egzamin zdać. I następnym krokiem było czekanie na potwierdzenie tej całej aplikacji, że przeszła, że jest zakończona sukcesem. I potem czekaliśmy już tylko na zaproszenie na ceremonię, którą właśnie przeszliśmy w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu zostaliśmy zaprzysiężeni jako obywatele Australii. Dobra, słuchajcie, koniec tej gadaniny. Pokażę Wam teraz parę urywków, takich najważniejszych, z ceremonii tej, w której braliśmy udział, czyli o otrzymanie obywatelstwa australijskiego, żebyście zobaczyli sobie, jak to właśnie wygląda. I'm sure it's an exciting and emotional time for all the candidates wishing to become an Australian citizen today and about to pledge loyalty to our nation. Today, of course, there's no doubt that Australia is one of the most prosperous, peaceful and wonderful places in the world to live. We are truly a vibrant, multicultural nation. We believe that all people are equal, regardless of their cultural background, gender, race or religion. I tu macie, słuchajcie, moment kulminacyjny, czyli odbiór certyfikatów o obywatelstwo australijskie i tym samym jest to też taki oficjalny moment, od którego się zostaje obywatelem Australii. Oh yeah!
pledge my loyalty to Australia and its people. I pledge my loyalty to Australia and its people. Whose democratic beliefs I share. Whose democratic beliefs I share. Whose rights and liberties I respect. Whose rights and liberties I respect. Whose laws I will uphold and obey. Whose laws I will uphold and obey. Congratulations, our newest Australian citizen. Somebody had their eyes closed there, huh? Okay, yes. Thank you, and once again. Aussie. Thank you very much. Tak, a kukabury się z nas śmieją, że zostaliśmy obywatelami Australii. Także widzieliście już, jak odśpiewaliśmy hymn, złożyliśmy przysięgę, dostaliśmy certyfikaty, słuchajcie, z certyfikatami możemy już iść na pocztę i aplikować o paszport i to też właściwie już zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, dlatego że jedziemy wkrótce do Polski i musimy mieć paszporty australijskie, żeby wrócić do Australii. Dlatego, słuchajcie, my już jesteśmy przeszczęśliwi, bo ta cała droga emigracji do Australii, można powiedzieć, że zakończyła się sukcesem w końcu, po 7 latach i w końcu jesteśmy obywatelami Australii. Wiadomo, że słuchajcie, my nigdy nie będziemy się czuli Australijczykami. Zawsze to będzie gdzieś człowiek tak w zawieszeniu, bo na emigracjach się jest, to nigdy się nie jest po całości obywatelem tego kraju, w którym się mieszka. Czyli na przykład w naszym przypadku nigdy nie będziemy w 100% Australijczykami, bo nie tu urodziliśmy się. I nigdy już tak do końca nie będziemy, no będziemy się czuli Polakami, jasne, tylko nie będziemy tak jakby czuli takiej w pełni przynależności do Polski, bo jednak jest to dla nas teraz troszeczkę bardziej obcy kraj, jak już jesteśmy na tej emigracji. No ale jak ktoś z Was jest na emigracji, to wie, jak to się odczuwa. To się jest tak w zawieszeniu. Ani się tu nie należy do końca, ani tam. Teraz słuchajcie, jedyne co to wiadomo, że się tak papierkowo u nas zmieniło, bo możemy mieć te paszporty. Z australijskim paszportem zrobicie więcej, wiadomo, niż z polskim. Poza tym w Australii mieszkając jest łatwiej, kiedy się jednak ma ten australijski paszport. Chociażby z podróżami, czy czymkolwiek, żeby nie musieć załatwiać tej wizy, tylko po prostu się jest już obywatelem i na paszporcie. Dobra, słuchajcie, to już by było na tyle. Ja już kończę. Mam nadzieję, że teraz ci wszyscy, którzy czekali na ten odcinek i chcieli wiedzieć, na czym polegała nasza przygoda wizowa i jak my w ogóle się w Australii znaleźliśmy, że ci wszyscy są teraz zaspokojeni. Już wiecie wszystko, co chcieliście wiedzieć. Trzymajcie się, słuchajcie, cieplutko. Kto jeszcze nie subskrybował kanał, to możecie subskrybować, żeby być oczywiście na bieżąco z moimi filmikami. Pamiętajcie o tych kciukach w górę, bo to bardzo miło je dostać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!